Myślenicka Malta, czyli Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, od lat znana jest ze swojej bezinteresownej pomocy i zaangażowania w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu myślenickiego. W marcu bieżącego roku Maltańczycy stracili swoją karetkę. Ambulans podczas służby w walce z COVID-19 uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Jaka była Wasza droga do pozyskania nowej karetki? Wystąpiliśmy tak naprawdę bardzo szybko z propozycją zbiórki. Założyliśmy sobie bardzo wysoki, jak nam się wydawało na ten moment, pułap, czyli 100 tysięcy złotych. Nowa karetka to jest 4 razy tyle. No i zaczęliśmy zbiórkę w internecie, która bardzo szybko została rozpropagowana. Bardzo dużo ludzi się zaangażowało, za co bardzo dziękujemy tak naprawdę. Bardzo dużo instytucji samorządowych, Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Gmina Dobczyce, Gmina Wiśniowa, a także fundacje, wystąpiliśmy do fundacji, Fundacji Orlen i Fundacji Tauron, zaangażowały się w tą zbiórkę. Okazało się, że jesteśmy w stanie sfinansować samochód, który możemy teraz zaprezentować. Jest to oczywiście samochód używany. A dodatkowo okazało się, że finanse, które zebraliśmy, wystarczą także na zakup sprzętu. Wczoraj odebraliśmy nowy defibrylator, nowy, używany, natomiast jest to urządzenie dla nas naprawdę klasa Mercedes. Dokupiliśmy nosze, które też są światowej klasy, można powiedzieć, sprzętem i krzesełko kardiologiczne, natomiast jeszcze parę urządzeń musimy dokupić i w tym momencie czekamy na oferty i będziemy starać się doposażyć. Do jakich akcji jesteście najczęściej dysponowani i kto tak naprawdę może liczyć na pomoc Maltańczyków? Jesteśmy organizacją non-profit, czyli nikt z naszych wolontariuszy, wszyscy jesteśmy wolontariuszami, nikt nie otrzymuje wynagrodzenia. I tak naprawdę naszym takim głównym założeniem jest działać tam, gdzie nie działa system, czyli pogotowie systemowe, ani firmy prywatne tak naprawdę, czyli głównie zabezpieczenia charytatywne staramy się tam działać. Korzystać może tak naprawdę każdy. Wystarczy, że się do nas zwróci z prośbą o pomoc i jesteśmy w stanie dogadać się tak naprawdę, czy robimy za charytatywnie, czy robimy za zwrot kosztów dojazdu, czy też jeżeli jest to impreza komercyjna, no to wtedy wszystkie pieniążki, które zarobimy, są przekazane na dalszą działalność charytatywną tak naprawdę. Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna podejmowała i podejmuje szereg działań związanych z walką z pandemią koronawirusa. Ciągle jesteśmy w gotowości i ta karetka, którą otrzymaliśmy, dalej będzie służyła, jeżeli będzie taka konieczność, do wożenia pacjentów zainfekowanych wirusem. Chociaż pandemia wydaje się być w odwrocie, to wirus jest nadal groźny. Warto więc pamiętać o możliwości zaszczepienia się. Ilość zakażeń jest oczywiście dużo mniejsza. Można sobie zadać pytanie dlaczego, natomiast moim zdaniem dużą rolę odgrywają w tym szczepienia i to jest tak naprawdę jeden z głównych mechanizmów zwalczania pandemii w tym momencie. Nie możemy odpuścić w tym momencie i dalej osoby, które są niezaszczepione, apeluję, żeby się zaszczepiły. Oczywiście są różne kontrowersje związane ze szczepieniami. Niektórzy mówią, że nie należy się szczepić, że jest to niebezpieczne. Natomiast ilość przypadków, która faktycznie zakończyła się chorobą jakąkolwiek po szczepieniu, jest niewspółmiernie mniejsza niż ilość przypadków osób zakażonych koronawirusem i które zmarły z powodu tego koronawirusa. Więc tak naprawdę osoby, które się zaszczepią i są potencjalnie w grupie ryzyka jakiegokolwiek poszczepiennego, niepożądanego czynu takiego poważnego, są tym bardziej narażone na powikłania związane z koronawirusem. Także tutaj sama szczepionka jako taka nie wydaje się powodować takich bardzo poważnych odczynów. Są to naprawdę znikome przypadki. 21 maja prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Katarzyna Burda podpisała umowę z wójtem gminy Wiśniowa Bogumiłem Pawlakiem na współpracę w zakresie dostawy wody do gminy Wiśniowa. Umowa podpisana została w siedzibie MZWiK w obecności burmistrza Jarosława Szlachetki oraz skarbnik gminy Wiśniowa Danuty Szynal. Symbolicznie tego dnia na pograniczu miejscowości Zasań i Lipnik prezes MZWiK oraz przedstawiciele władz samorządowych odkręcili zasuwę nowego połączenia wodociągowego. Na bazie współpracy do Wiśniowej popłynie około 300 m sześciennych wody na dobę, a wraz ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców gminy sprzedaż będzie wzrastać. Połączenie nastąpiło na granicy gmin pomiędzy miejscowością Zasań a Lipnik. Tam została zamontowana komora pomiarowa, wyposażona między innymi w najnowocześniejsze urządzenie pomiarowe z możliwością systemu zdalnego odczytu. Takie rozwiązanie umożliwi obu współpracującym ze sobą gminom dokonywanie dokładnych pomiarów, bieżącą analizę zużyć czy dokonywanie odczytów w zdalnych istniejących systemach monitorujących. Dzięki temu dzisiaj możemy podpisać umowę sprzedaży wody dla gminy Wiśniowa. Wody o bardzo dobrej jakości, wyprodukowanej w nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Myślenicach. Wiśniowa to kolejna po Sukowicach, Dobczycach i Sieprawiu gmina, dla której Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach świadczy usługę sprzedaży wody. Takie działania doskonale wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem godnym zaufania,
a nasza zdrowa i smaczna myślenniczanka trafi do mieszkańców innych gmin. Dzięki temu, że MZ2 zapewnia dobrej jakości wodę w dużej ilości, pozwala to zabezpieczyć naszych mieszkańców wodę i myśleć z perspektywą do przodu, czyli o rozbudowie kolejnych nitek wodociągu, bo w dalszym ciągu są miejscowości takie, które zupełnie są pozbawione wodociągu. Są miejsca w wioskach, gdzie tej wody brakuje albo w ogóle jej nie ma, więc to nam daje taką możliwość. Fundacja Mali Mistrzowie i Kopalnia Soli Wieliczka w miniony weekend zorganizowali 6. edycję turnieju piłki nożnej Saltmine Cup 2021. Część rozgrywek już po raz drugi przeprowadzona była na boiskach Sport Areny Myślenice. To jest wasz pierwszy turniej tego typu, czy już więcej było? Więcej, dużo, dużo. A na ten turniej chcieliście przyjechać? Bardzo. Nawet w nocy jechaliśmy i spaliśmy w autokarze. Ładne widoki. Ładne widoki, no. Duża rywalizacja. A kto jest największym waszym rywalem? Lech. To czego wam życzyć, chłopaki? Powodzenia. Drużyny rozegrały 160 spotkań, w których padło kilkaset bramek. Dobrej piłkarskiej rywalizacji nie brakowało. Triumfatorem turnieju głównego Saltmine Cup została drużyna Legii Warszawa. Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszył również aspekt charytatywny. Nasza fundacja chce połączyć cel sportowy i cel charytatywny przede wszystkim. Naszym zadaniem jest, żeby stworzyć imprezę o dużym charakterze sportowym, wysokim poziomie sportowym i dać możliwość lokalnej społeczności, lokalnym klubom takiej rywalizacji, czy z Legią Warszawa, czy z Lechem Poznań, a w poprzednich latach z największymi klubami w Europie, tak jak chociażby Benfica czy Valencia. I trzecim takim aspektem tego turnieju jest taka zbiórka charytatywna. Zawsze podczas tego turnieju zbieramy środki na leczenie chorego dziecka z naszej gminy. Uczestników jest prawie 400, 32 zespoły przyjechały do nas. Przez to, że mamy taką sytuację, a nie inną, podzieliliśmy troszeczkę przez pół ten turniej, tak żeby no, mniejsze zgromadzenie ludzi było na danym obiekcie. A proszę powiedzieć, co was motywuje do tego, żeby organizować tego typu wydarzenia, żeby działać fundacyjnie? Przede wszystkim uśmiech tych dzieciaków, emocje, to jest dla nas chyba najważniejsze. Dużo emocji przetwarza zawodnikom, rodzicom i to nas tak mocno motywuje do tego, żeby działać i to organizować corocznie. A Myślenice podobają wam się? Bardzo nam się podobają, bardzo. Po zluzowaniu obostrzeń pandemii koronawirusa koneserzy sztuki mogli wreszcie spotkać się nie online w internecie, ale na żywo. Z tej sposobności skorzystał Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, gdzie 22 maja odbyła się Noc Galerii. W ramach wydarzenia przygotowano wiele atrakcji. Wspaniale się tak złożyło, że faktycznie instytucje kultury zostały otwarte 21 maja, a my 22 maja w sobotę mogliśmy urządzić Myślenicką Noc Muzeów i Galerii. No my zaprosiliśmy do naszej Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie pokazaliśmy grupę Izomer. Grupę, która tworzy kolektywnie, która tworzy w pewnej wspólnocie, ale to są bardzo twórcze indywidua. Ale pokazaliśmy również po raz drugi zresztą wystawę psów, które mogliśmy oglądać na łamach gazety Sedno. Wydaliśmy razem z Sednem katalog z tymi psami właśnie, ale to, co chyba jest taką perełką, taką wisienką na tort, to jest to, że pokazaliśmy w holu głównym Ośrodka Kultury naszą własną kolekcję. Obrazy, które gromadzone były od lat 70. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, różnych wystawców, różnych twórców. Pokazaliśmy je dzisiaj, odświeżyliśmy je i okazało się, że to jest szalenie ciekawe, że mamy skarby, mamy perły w tej naszej kolekcji i te perły w tej kolekcji chcieliśmy też przy okazji Nocy Muzeów pokazać. Ja oddycham pełną piersią i to jest dla mnie tak nieprawdopodobna satysfakcja i radość, że możemy wreszcie po tej półtorarocznej przerwie, walce przyjąć ludzi tutaj w Ośrodku Kultury, bo to jest taka namiastka normalności, tego, że wracamy wreszcie na normalne tory. Wracacie z ogromnym domem kultury, bo to jest dom kultury, który powiększył swoją powierzchnię no pewnie dwukrotnie. Ten czas pandemii, tego zamknięcia wykorzystaliśmy na to, żeby faktycznie powiększyć tą naszą ofertę, już nie tylko programową, ale także lokalową. I myśmy oddali do użytku blisko 320 metrów kwadratowych nowych powierzchni, w których możemy się bezpiecznie spotykać, w których możemy bezpiecznie pracować, tworzyć, uczyć, edukować i sprawiać, że świat staje się piękniejszy. Mają dogodne miejsce, pomysł oraz ogromne zaangażowanie w staraniach o podwórko Nivea. Społeczność Drogini, bo o niej mowa, dwoi się i troi w konkursie, w którym do wygrania jest w pełni wyposażony plac zabaw fundowany przez firmę Nivea. Każdy może im pomóc w dotarciu do celu. Liczą się bowiem oddawane internetowo głosy. Co więc należy zrobić? Nic prostszego. Należy wejść na podane strony internetowe, postępować zgodnie z instrukcją, zagłosować na Droginie, a tym samym dołożyć swoją symboliczną cegiełkę do spełnienia marzeń o powstaniu placu zabaw w Drogini. Yeah.
czasach, kiedy wszystko przeliczane jest na pieniądze, jest coś, czego przeliczyć nie można. Nie można też tego wyprodukować. Krew ratująca życie to bezcenny dar. 31 maja w Myślenicach kolejny raz nadarzy się okazja do tego, aby właśnie tym bezcennym darem podzielić się z innymi. 31 maja przy hali widowiskowo-sportowej na Myślenickim Zarabiu od godziny 9 do godziny 13 będzie stał krwiobus. Z okazji akcji 102 litry krwi na 102 rocznicę powstania polskiej policji, policjanci, pracownicy policji i nie tylko będą oddawać krew. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu myślenickiego, aby włączyli się do tej akcji i oddali krew, pomagając innym potrzebującym osobom. To nie pierwsza taka akcja, w którą włączają się policjanci. Akcje krwiodawstwa organizowane są przez Komendę Powiatową Policji w Myślenicach cyklicznie.